Είναι ο πιασάνο βρασιάο από την επιάντη Τάλαρ, από την Καλανόπη, όπω είναι το σκάδο, νιέμψε να πάρει την Απόλυσκα, γέλο η σπόμπα από μάνα, ή γέλο η οξυντάρι σε νιέμψε. Το Πόλυσκι, να πω γρανίτσε που άρνη. То есть армии Луч и армии Крату. Разбили армии и Крату взять крещеное Кракова, а вот взять крещеное Оли. А то застала Крышка Лука. И нас в 19-м дивизии, 5-300 люка, помежду этой армии. Вот сам деле. Под тем миллионом были мы через 4 дни. Трзечего на 4-го. Grudnia, doszliśmy tam w nocy. No i rano 4 września, pojawiły się niemieckie czołgi. Zabrali tam i ten ok. Ale z nami w naszym pułku był pluton artylerii przeciwpancernej. Działka tam. Nasze działka rozpoczęły ogień, dwie te tankietki zostały na drodze, a dwie wycofały się i uciekły. No i przez dzień jako tako już nie atakowali, a na noc przenieśliśmy się z tego miejsca, gdzieśmy byli, to była taka wioska, nazywała się Rachów. Przenieśliśmy w Zagajni Głoko, na drodze, która prowadziła tam skądś od Wielunia w stronę Piotrkowa Trybunalskiego. Przejechaliśmy tam. Za bramem niemieckie samoloty przyszły i tam miejscowe, gdzie my stali, cośmy mieli tam spotkanie z Niemcami. Samoloty przyszły, zbombardowali, skopowali ten las, do góry było. Ale my mieli już drugi. I 6 września ostałem rozkaz od majora Maciejewskiego, żeby wziąć jednego chłopaka z rocznicą i iść na wykład. Był tam pluton z 86 pułku. I z tym plutonem poszedł z tymi chłopakami z tą rocznicą, zaszli my tak, szliśmy do rynku, przez którą przebiegał tor kolejowy. Nizina, a tor był na nasypie. Po drugiej stronie tego nasypuśmy szli. Doszliśmy pod przejazd, co szosa szła. A tam już Niemcy byli. Po drugiej stronie to Niemcy, stało 5 tankietek. A z tej strony byliśmy my, na ten pluton, na piechotkę. I ja jako taki wziąłem od tych chłopaków ten karabin, położyłem na szynie, załadowałem, oddałem pierwszy strzał i to dzięki temu żyję, że Niemiec nie wycelował dobrze, tylko w szynie, tylko kupa ognia przed oknami. I ja się wyciął z powrotem, zsuwając na szyku i ten dowódca, który był ten porucznik, rzucił granata jednego na te czołgi i wycofaliśmy się. Przyszli my, a tu już jest rozkaz natychmiast uciekać, bo z tyłu już Niemcy została luka taka 1 kilometr, takimi zakrajnikami. I tą luką uciekaliśmy. I już nie mogliśmy się oprzeć nigdzie, tylko żeśmy się wycofywali. I przez Tomaszów Mazowiecki oczywiście ominęliśmy Tomaszów lasami i przyszliśmy